Pan Marcin plecie androny. Z czego plecie? Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Ten wiersz napisał Brzechwa dla swojego przyjaciela i współpracownika Jana Marcina Szancera, a ja właśnie weszłam w posiadanie całkiem niedawno wspaniałego albumu, który zawiera przekrój całej twórczości, niebywale bogatej, wprost barokowo bogatej twórczości Jana Marcina Szancera. Wystarczyłoby moim zdaniem, gdyby tytuł brzmiał Jan Marcin Szancer. Natomiast dodano jeszcze do tego pretensjonalny podtytuł Ambasador wyobraźni. No ale nie będziemy się czepiać, bo słowo ambasador jest w ogóle nadużywane dzisiaj. Ambasador marki, prawda, kosmetycznej i tak dalej. Tego nie lubię, ale jestem staroświecka po prostu. I od razu, kiedy otwieram ten album, to co widzę? Widzę ilustracje z mojej ukochanej książki z dzieciństwa, a mianowicie bajek Ignacego Krasickiego. Tak mi się wydaje, że ci dwaj tutaj szlachciury pod jakimś deszczem się znajdujący i ten kogut, który tutaj, prawda, pieje gdzieś po drugiej stronie. Czas się obudzić, panowie szlachta. Sądzę, że to właśnie mówi kogut. Więc otwieram to już. Jest to część obwoluty, czy w każdym razie okładki. Jan Szancer, ambasador wyobraźni. No jakże było nie nabyć takiej książki. Istnieją też dwutomowe wspomnienia Jana Marcina Szancera, więc myślę, że możecie się o jego życiu dowiedzieć właśnie z tych wspomnień. Powiem szczerze, że skleroza nie pozwala mi w tej chwili przytoczyć tytułu. Tu jest pan Jan Marcin Szancer, nawiedzony przez muzę. Czy on w ogóle potrzebował jakichkolwiek muz? Wydaje mi się, że nie. Mamy olbrzymie drzewo genealogiczne pana Jana Marcina Szancera, no i wreszcie jego samego pochylonego nad rycinami. To były prawdziwe rysunki, to były rysunki, które nie powstawały w komputerach. Wprawdzie to nie są jego wspomnienia, więcej jest tutaj wspaniałych rysunków, ale możemy się przy okazji dowiedzieć, że pan Jan Marcin Szancer chciał początkowo zostać aktorem. Wybili mu to z głowy rodzice i powiedzieli, że już dwojga złego, żeby został raczej malarzem. No ale jednak pan Jan Marcin Szancer się związał z aktorką. Z aktorką. I po prostu nie zdołał uciec od swojego przeznaczenia. To jest pani Irena, przepraszam, pani Zofia. Iren też było co niemiara w tamtych czasach. Więc to jest pani Zofia Sykulska de Domo, przyszła żona Jana Marcina Szancera. Jeżeli sobie przypominacie taki film pod tytułem, tu są oni właśnie oboje, jeżeli przypominacie sobie taki film pod tytułem Awantura o Basie, to właśnie w tym filmie grała taką dosyć ważną postać pani Zofia Sykulska-Szancerowa. Proszę, natrafiam na taki wspaniały portret Chopina, jeden z piękniejszych po prostu. Chopinissime, jak go nazywał, przepraszam, jak Artura Rubinsteina nazwał kiedyś Tuwim, pisząc mu dedykację, to dla ciebie Chopinissime. No więc tu jest Chopinissimo, sam maestro Chopin, który powstał pod piórem Jana, piórkiem i farbami i pędzlami Jana Marcina Szancera. Nie będę lansowała Kleksa, bo Kleks jest najpopularniejszą z postaci Brzechwy i
szancera, ale chciałabym się przyjrzeć również innym postaciom, na przykład takim, o tutaj mam taką książkę, którą pewnie kiedyś wam jeszcze pokażę, a którą na pewno znacie i być może macie u siebie, mianowicie Konika Garbuska, też z ilustracjami szancera. Tutaj jest ten, Boże, jak mu było na imię, czy on miał na imię jakiś Iwan, czy jakiś tam inny, prawda, bohater rosyjskiej baśni. No teraz mamy ban akurat na rosyjskie baśnie. Spójrzcie, jaki piękny tutaj właśnie portrecik swojego, wydaje mi się, synka, tak, synka Janka, stworzył Jan Marcin Szancer. I co jest u niego najcudowniejsze, może u tego rysownika, to właśnie to, że potrafił kilkoma oszczędnymi kreseczkami oddać istotę dziecka i wyraz twarzy, zadumę, zapatrzenie, skupienie syna. Coś zupełnie obłędnego. Chciałam wam powiedzieć, tak zachęcając was do właśnie zapoznania się bliższego z tym albumem. Najbardziej uwielbiałam jego stylowe, kostiumowe projekty na przykład. Otóż wyobraźcie sobie, że pan Jan Marcin Szancer, nie mniej, nie więcej, tylko projektował stroje do filmu Panienka z Okienka. Projektował też kostiumy do Awantury o Basie, gdzie grała jego żona i, o ile wiem, on sam również występował w epizodycznych rolach filmowych. Zrealizowało się więc jego marzenie, żeby zostać aktorem. Ostatecznie żona aktorka wciągnęła, potrafiła mu może załatwić nawet rolę, ale dzięki temu możemy go oglądać na przykład w filmach. Wydaje mi się, że wystąpił w Awanturze o Basie, ale jeszcze możecie to sprawdzić w tym albumie. No więc uwielbiam właśnie te kostiumowe, stylowe szkice Jana Marcina Szancera. Przecież to jest sama kwintesencja strojów, w tym wypadku fendesieklowych, a w tym wypadku barokowych, te budki z klamerkami, niby wszystko tak jak było, a jednocześnie widać ten sznyt, czyli tę kreskę cudowną, szczupłość tych postaci. Spójrzcie na nóżkę, to jest akurat projekt kostiumu teatralnego, a konkretnie baletowego do pana Twardowskiego, tak? Przepiękna zupełnie postać, sądząc z miotu jest to nie sam diabeł jeszcze, ale właśnie czarownica jego, jakaś tam sługa, ale powyżej mamy diabły. Spójrzcie, i ta cienkość tych łydeczek, myślę, że Jan Marcin Szancer uwielbiał zgrabne, szczupłe nogi i był, że tak powiem, nimi oczarowany. Oczywiście też brzuszek pana Kleksa miał swój urok w tych jego rysunkach. Podróżował wiele. Tutaj mamy jego jakieś zdjęcia właśnie egipskie. Ja tak sobie przeglądam szybciuteńko. Osobiście bardzo lubię również jego rysunki biało-czarne. Jedną z pierwszych moich książek, o ile w ogóle nie pierwszą, która gdzieś mi się w domu podczas licznych przeprowadzek zawieruszyła, była książka Brzechwy pod tytułem Bajki i baśnie z takim kapitanem Palemonem na okładce. I tam były dłuższe poematy, między innymi oprócz kapitana Palemona była tam historia o królu Jelonku.
konkretnie tytuł tego poematu Brzechwy dla dzieci brzmiał chyba Za króla Jelonka i tutaj właśnie jest ta książka wydana osobno, Za króla Jelonka. I pamiętam te urocze robaki. No przecież dziecko, które zobaczy prawdziwego robaka, może się go bardzo przestraszyć, może się go brzydzić. Chociaż mój wnuk, najmłodszy Tadzio, kompletnie nie boi się robaków i rzuca się zawsze na podłogę, obojętne w jakim pomieszczeniu. Ostatnio w jakimś paryskim muzeum rzucił się na podłogę, żeby ratować robaczkę. Wszyscy na niego się gapili. Moja sympatia do robaków jest większa może do tych szancerowskich jednak wspaniałych niż do prawdziwych, aczkolwiek staram się nie niszczyć żadnego życia. Słuchajcie, genialna okładka, czy też tytuł do 7-milowych butów. No, jakaś nieskończoność, pętla nieskończoności utopiona w czerwonych bucikach. No przecież tym można się wyłącznie zachwycić. To jakby jest w troszeczkę innym stylu, ponieważ no to są ilustracje do Trupy pana Dropsa, ale Jan Marcin Szancer czasami odchodził od swojego stylu, ale już na przykład to jest do wiersza jakiegoś ilustracja o wiedźmach i dusiołkach, nawet nie wiem dokładnie czyjego, ale w podobnym stylu ilustrował, miałam to oczywiście i mam w domu, o krasnoludkach i sierotce Marysi. A przygody rycerza Szałabiły oczywiście też chyba Brzechwy, prawda? Jana Brzechwy, przygody rycerza Szałabiły. No sam pomysł na rycerza Szałabiłę. A tu akurat w przygodach rycerza Szałabiły pojawia się ktoś, kto wygląda kompletnie jak Henryk VIII, prawda? Więc czasami żartobliwie pan Jan Marcin Szancer właśnie nawiązywał do postaci całkowicie historycznych. A te zupełnie obłędne ilustracje do Dziada i Baby. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje, Józef Ignacy Kraszewski oczywiście. I ta śmierć, która musiała wleść kominem na samym ostatku. Czego nie ilustrował Jan Marcin Szancer w ogóle? Czego nie ilustrował? Słuchajcie, ilustracje olbrzymie, kolorowe. Również do baśni Andersena, tu mamy dziewczynkę z zapałkami. Tu mamy, no chyba to też jest do baśni Andersena, bo między innymi Andersen w Dzikich Łabędziach podjął motyw Zaklętych Braci. To się pojawia właściwie w literaturze baśniowej wszystkich zupełnie krain. Motyw braci zaklętych i siostry, która z wielkim uporem i wielkim poświęceniem i wielkim cierpieniem właśnie jest w stanie ich wszystkich odczarować i zwykle jeden zostaje ze skrzydłem, bo nie zdążyła im narzucić koszul. Prawda? Więc mamy właśnie Andersena ilustrowane. Słuchajcie, widzieliście kiedykolwiek takiego Chińczyka? Czy przecież to jest kwintesencja absolutna chińskości. To jest Budda, który się odzywał do pasterki i kominiarczyka właśnie Andersena. I tak, moi drodzy, ja nawet jeszcze nie doszłam do połowy i nie chcę wam pokazywać oczywiście i zdradzać całego tego albumu. Tu mamy, natrafiłam na Króla Błystka i Koszałka Opałka właśnie z Marysi Sierotki. Dlatego przewijam coraz szybciej i coraz dalej, żeby tylko dać wam posmak. Nie wiem, czy mi zresztą ktoś... Jaki piękny lew. Nie wiem, czy ktoś mi nie zakwestionuje w ogóle. Każdy styl właściwie, no słuchajcie. A tu jakaś hinduska, prawda?
No, ta taneczna sylwetka, jeżeli ktoś kiedykolwiek widział tańce hinduskie, a zapewne już wszyscy widzieli, no to zgodzicie się, że tym razem jest to kwintesencja właśnie ułożenia ciała w tańcu jakimś hinduskim, czy może pakistańskim, w każdym razie z tamtych obszarów Azji. I proszę Was, ten olbrzymi, wspaniały album jest na pewno wart swojej ceny, nawet nie pamiętam ile kosztował, ale z całą pewnością nie za wiele. Nie miałam pojęcia, że Jan Marcin Szancer ilustrował nawet Fredrę, prawda? Pięć komedii i to nie są projekty kostiumów, tylko w tym wypadku są to ilustracje do komedii. Fredry między innymi do Zemsty. Macie tu Papkina, ale Papkin zupełnie tak, jak go potem grał Tadeusz Kondrat, mniej więcej w tym samym stylu, ojciec Marka Kondrata oczywiście. Niestety Marek Kondrat jest bardziej znany i prawie nikt już nie pamięta Tadeusza Kondrata, ale ja go doskonale pamiętam również w roli Papkina. W kiepskim dość filmie na podstawie Zemsty, ale on był rzeczywiście bardzo uroczym Papkinem. Pan Feldhab. Moi drodzy, inne. No tu mamy przykłady wszystkich komedii zilustrowanych. Oczywiście Jowialski. Jakże by inaczej ilustrował. Także Faraona. No i egipskość tej postaci. Ja podejrzewam, że w ogóle bardziej są egipskie te postacie od rzeczywiście egipskich. I są kwintesencją egipskości, jeżeli chodzi o styl. Przede wszystkim nigdy Egipcjanie nie byli w swoich rysunkach aż tak dokładni. Spójrzcie tylko. To był największy geniusz. I co mnie zaskoczyło, zawsze wiedziałam, że jak wspaniały jest Jan Marcin Szancer. Natomiast zaskoczyła mnie ilość. Jego rysunków. Był niewiarygodnie pracowity również i też miał niewiarygodnie dużo zamówień. Gdybym miała go z kimkolwiek porównać, o tutaj jakieś grafiki do Gullivera w Krainie Lilliputów z kolei. Więc jeśli miałabym go do kogokolwiek porównać, to tylko do Gustava Doré, który również był wielkim ilustratorem i pozostawił po sobie, kiedyś byłam na wystawie Gustava Doré w Namur, w Muzeum Feliciana Ropsa była wystawa Dorego i naprawdę można było zobaczyć ogrom jego pracy ilustratorskiej, z której również nie zdawaliśmy sobie sprawy. I oto kończę moje szybkie przejrzenie albumu Jana Marcina Szancera pod nieco pretensjonalnym podtytułem Ambasador wyobraźni. Bardzo go Wam polecam i być może uda mi się wkrótce znowu coś nagrać, tym razem o jakiejś książce, której walorem są nie tylko ilustracje.